Cześć, jestem Czarek, szerzej znany w gronie inwestorów jako Trader21. Inwestuję w akcje rozsiane po całym świecie, surowce, metale szlachetne oraz REITy, czyli fundusze nieruchomości komercyjnych. Mówiąc wprost, inwestuję w najbardziej niedowartościowane aktywa. Ja inwestuję w kryptowaluty, złoto oraz srebro, ponieważ dzięki nim mogę osiągnąć prawdziwą wolność, prawdziwą niezależność, no i najważniejsze, uciec z tego systemu finansowego. Inwestuję w wiedzę psychologiczną, ponieważ od niej zależy powodzenie każdej innej formy inwestowania, bo albo umiemy kontrolować swoje emocje i kierować się rozumem, co nie jest łatwe, albo nie umiemy i stracimy pieniądze i będziemy dawcami kapitału jak 98% w prawie każdej możliwej formie inwestowania. Zatem rozwój psychologiczny to jest podstawa. Ja inwestuję w podnajem nieruchomości, dlatego że mogę zarządzać nieruchomościami wartymi dziesiątki milionów złotych, nie biorąc kredytu, nie inwestując przy tym swojego kapitału, a przy okazji mogę dzięki temu generować dochód comiesięczny mocno pięciocyfrowy, także polecam. Cześć, witajcie, Przemek Słomski z tej strony, firma 79 Element. Inwestuję w złoto, ponieważ od tysięcy lat jest to sprawdzona metoda na zabezpieczenie kapitału przed zakusami rządów, a w szczególności na zabezpieczenie się przed inflacją. Hej, inwestuję w karty sportowe, bo poza pieniędzmi może nam to też dać sporo niezłej, takiej dziecięcej wręcz zabawy. Polecam. Inwestuję w siebie, ponieważ niezależnie od posiadanego majątku, to od tej właśnie inwestycji będzie zależeć, czy będę szczęśliwy i zadowolony ze swojego życia. Inwestuję w alkohol, ponieważ znam jego realną wartość. Jestem przedsiębiorcą i aniołem biznesu. Inwestuję w dużej ilości startupów od dłuższego czasu. Jeśli Ciebie interesuje, jak inwestować w startupy i czy to jest tematyka dla Ciebie i na co zwrócić uwagę, to polecam Biblia Inwestowania. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jan Fior, jestem współautorem Biblii Inwestowania i napisałem o ziemi, o inwestowaniu w ziemię. Chciałem Państwa zachęcić do inwestowania w ziemię. Uważam, że ziemia jest podstawą wszelkich dóbr materialnych, jakie na tym świecie powstają i w związku z tym jest bardzo intratnym i zyskownym źródłem kapitału, dochodu. Budżet.